Ajajajajaj. Tak! Przejechałem na czerwonym świetle i tak zostałem za to ukarany. Oglądacie dalej i może to wy w przyszłości nie popełnicie tego błędu, który ja popełniłem. Na wstępie warto zaznaczyć, że przez ostatni rok, czy półtora, dwa lata, jakoś tak, nie miałem żadnych punktów karnych. Dosłownie żadnego mandatu z punktami karnymi nie dostałem. Więc to dodaje takiej śmieszności całej sytuacji. I przez ostatni rok właściłem również bardzo wielu widzów programu High Five, czy followersów na Instagramie, po prostu ludzi, których poznałem przypadkowo, czy spisałem się z nimi. I to jest para, z którą się umówiłem na taką przejażdżkę. Po prostu chciałem im zrobić niespodziankę, chciałem, żeby mieli jakiś fajny wieczór. I przewiozłem ich po Warszawie, Challengery. Potężna V8-ka. Zaczęliśmy tą przejażdżkę. To była przejażdżka wieczorna, okolice 19. Kierowaliśmy się pod Most Północny. Jechaliśmy mostem, zjeżdżając z Mostu Północnego w Warszawie, żebyście wiedzieli, są światła. Sześciopasmowa droga, dwa pasy do skrętu w lewo i cztery pasy do jazdy prosto. Ulica Modlińska, tak to się nazywa. No i ja chciałem skręcić w lewo. Skręcając w lewo, zmieniając ten pas, przejeżdżając przez światła, przejechałem na, no nie nazwę tego wczesnym czerwonym, ani późnym żółtym. To było tak, że wiecie, jest żółte, czerwone i ja przejechałem. To dosłownie pół sekundy, sekundę na czerwonym, ale to było czerwone światło. Ja de facto przejechałem na czerwonym świetle. Szybko wjechałem w ten skręt w lewo, na de facto czerwonym. Patrzę w lusterko wsteczne, a za mną niebieskie światło. Policja w nieoznakowanym radiowozie zatrzymała mnie. Zjechałem trochę dalej tam w bezpieczne miejsce, no bo nie chciałem stwarzać zagrożenia zatrzymując się na środku drogi. Zjechałem na postój dla taksówek. Nomen omen, śmieszna sytuacja. Najszybszy Uber w Polsce i taksi. Zatrzymałem się, państwo policjanci wyszli, para to była, to znaczy pan mężczyzna, pani kobieta. A tak wygląda moja krótka relacja w trakcie wypisywania mandatu, kiedy czekałem na wyrok. Ajajajajaj. Niestety, czasami niektóre przejażdżki z pasażerami kończą się moim błędem, który popełniłem w tym miejscu. Mianowicie 15 punktów karnych i 500 zł. Niestety chciałem tak szybko, na szybko przewieźć pasażerów. Czekają akurat w samochodzie z tyłu, zestresowani. Przepraszam, zaraz ich jeszcze przeproszę na żywo, ale problem jest taki, że przyjechałem na takim no czerwonym już, bo zagadałem się i nie zauważyłem tego. Przyjąłem na klatę bez dyskusji. Nie ma co strugać głupka. Czasami człowiek popełnia błędy i chciałem wam powiedzieć, że na takim czerwonym, jak przejedziesz, to dostajesz 15 punktów, co jest dość bolesne. Warto pamiętać o tym, żeby zawsze jeździć bezpiecznie. To, co teraz przyjmuję i jadę dalej. Przejażdżka się nie kończy, będziemy dalej cisnąć. Wydaje mi się, że ta kontrola była od początku nagrywana. Nie do końca pamiętam, ale takie mam wrażenie, że nagrywali tę kontrolę. To jest takie miejsce bardzo popularne dla nieoznakowanych radiowozów, żeby ganiać kierowców, którzy przekraczają prędkość na Moście Północnym. Bo Most Północny ma czasem 80 na godzinę, czasem 60. Państwo policjanci byli surowi, ale na tyle mili, żebym miał dobre zdanie o nich. To była kobieta i mężczyzna. Zatrzymali mnie i cała kontrola wyglądała tak, że dałem im dokumenty. Od razu powiedziałem, że oczywiście wiem, że przyjechałem na czerwonym świetle. Jeżeli tylko mogę prosić o jakieś, jeżeli są jakieś widełki, to takie mniejsze widełki ewentualnie, ale to graniczyło z cudem, żeby poprosić o pouczenie. Ja zawsze proszę o pouczenie, bo ja wiem, że zrobiłem źle i w ogóle nie kozaczę. Nigdy w życiu nie kozaczyłem. Jednak czasem policja rozumie to, że człowiek zrobił tak z pośpiechu, niespecjalnie, nie jest piratem drogowym, nigdy nie byłem piratem drogowym. Bardzo często zwracam uwagę na przepisy ruchu drogowego medialnie. Rok temu nawet brałem udział w wielkiej wyprawie maluchów, gdzie zbieraliśmy charytatywnie, tak w szczytnym celu, pieniądze dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Jest bardzo wiele sytuacji, w których sami wy dostrzegacie to, że jestem totalnie stop przeciw piractwu drogowemu. Od wielu lat nie jeżdżę na te nielegalne wyścigi warszawskie. Umywam ręce od tego, nie toleruję tego i nie chcę tego tolerować. Szczególnie, że w ostatnich latach bardzo wiele zdarza się wypadków ze skutkiem śmiertelnym, które nawet mnie, jak widzę te nagrania, dotykają, czy ten przejazd pijanego kompletnie gościa, naprutego, co zabił człowieka? Czy uszkodził człowieka? Chyba zabił człowieka, nie pamiętam dokładnie, na Moście Łazienkowskim. Czy ten chłop, co się w Dubaju ukrywa, to jest dla mnie absurd. I naprawdę zwracam na to uwagę. I nadal miałem z tyłu głowy to, że mam dwójkę widzów,
parę, chłopaka i dziewczynę, którzy są w tym samochodzie i chcieli mieć fajną przejażdżkę, a tą przejażdżkę mają, tylko że trochę w stresie, no bo dostałem mandat, przekroczyłem jakieś przepisy ruchu drogowego, no bo czerwone światło. W efekcie, po wypisaniu mandatu, który od razu przyjąłem, 15 punktów karnych i 500 zł. Jak te 500 zł nie bolało mnie jakoś bardzo mocno, to znaczy to jest dla mnie bardzo dużo pieniędzy, dla każdego to jest bardzo dużo pieniędzy. Ja szanuję każdy grosz i gdyby to było 100 zł, to też byłoby to dla mnie coś, ale bardziej mimo wszystko bolały mnie te punkty. Nadal mnie bolą, no bo to jest 15 punktów. Gdybym drugi raz to samo zrobił, straciłbym prawko. Dlatego przez najbliższy rok trzeba się pilnować, jeździć przepisowo. W zasadzie całe życie trzeba jeździć przepisowo, ale przez najbliższy rok dwa razy bardziej muszę być wyczulony na to. A wiecie, co jest śmieszniejsze? Zostańcie jeszcze na chwilę w tym filmie, to wam popowiem jedną rzecz. Kilka dni dzieli dwie sytuacje między sobą. Jedna to ta, o której wam teraz opowiedziałem, z policją i czerwonym światłem. A druga to jest spokojna jazda, dosłownie 40-50 na godzinę. Skuterem jechałem Wespą po Warszawie, trasa 600-800 metrów, niebieskie koguty. Zatrzymała mnie policja. Ja do momentu, dopóki oni mi nie powiedzieli o tym, to ja nie wiedziałem, o co chodzi. Policja mnie zatrzymała i od razu sprawdzili numer VIN skutera, bardzo poważni byli, sprawdzili moją trzeźwość i potem mówią, gdzie jest mój kask. Ja tak patrzę i ja jechałem bez kasku. To jest nielegalne jakby, co? I zaraz wam powiem, ile punktów karnych i jaki mandat dostałem. Dostałem maksymalny, a jednocześnie minimalny wymiar kary za to, co zrobiłem, bo nie ma żadnych widełek, to jest jedna jednoznaczna kara finansowa i punktowa za takie przewinienie, czyli brak kasku na jednośladzie. Byłem w szoku, że na tak krótkim dystansie, ja zawsze mam kask, zawsze. Teraz byłem w słuchawkach, po prostu bez kasku, ja zapomniałem, myślałem, nie wiem, mój mózg podświadomie myślał, że słuchawki są kaskiem. Dostałem 100 zł i 5 punktów karnych za to przewinienie, za to wykroczenie. Od razu przyjąłem, tak jak mówię, należało mi się i od tamtej pory zawsze dwa razy pukam się w głowę, żeby sprawdzić, czy echem się odbija. Jeżeli echem się odbija, to znaczy, że albo głowa pusta, albo mam kask na głowie. A że moja głowa nie jest pusta, to znaczy, że kask na głowie jest. To tak, taka mała anegdotka, więc w okresie dwóch, nie wiem, kilku dni zdobyłem tyle punktów karnych. I to dlaczego zawsze powtarzam o tym, że może pouczenie, bo jestem świadomy tego, bo naprawdę jestem świadomy, że jechałem na czerwonym. Zresztą przyjąłem mandat. To zawsze pytam o to pouczenie, bo może akurat policjant zobaczy i zrozumie, że ja naprawdę nie zrobiłem tego celowo, czy nie jeżdżę tak na co dzień. Kto mnie zna, to wie, jest taka jedna osoba, która tu jest w tym samym pomieszczeniu, która może teraz krzyknąć głośno, czy jeżdżę naprawdę spokojnie, czy jeżdżę agresywnie. Jeżdżę bardzo spokojnie. Jeżdżę bardzo spokojnie i nie chodzi o to, że oszczędzam na paliwo. Chodzi o to, że ja naprawdę cenię sobie w życiu spokój. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy materiał. Ku przestrodze. Jeździcie bezpiecznie. Do następnego. Cześć.